Hej moi drodzy, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Lipki, a dzisiaj ponownie znajdujemy się w Monster Hunter Rise Sunbreak. Mamy do pogadania z kupcem oboru, dlatego że znaleźliśmy podobóz w Cytadeli. Nie witam Lipki, widzę, że znaleźliście odpowiednią lokację, by założyć podobóz w Cytadeli. Nowy podobóz, co za nieoczekiwana okazja, a także lukratywna. Niestety ten obszar oblegają bogi, myślę, że wiesz, do czego zmierzam, tak? Jeśli mamy skorzystać z tej okazji, trzeba zająć się uciążliwymi bogi. Szybko, owco, zróbmy coś. Okej, okay, będzie raczej łatwe, bo bogi akurat muszę dosyć dosyć sporo tłuc i tak tutaj mamy tego naszego hukacza, no a jemu już chyba zrobiłem zdjęcie, z tego niemal pewien. Tak jest, widzicie, znowu nie mogę. O, zobaczymy, dwa hukacze na jednym zdjęciu. No proszę. Bum. I co, aż zrobiłem zdjęcie dla samej zabawy. Nie, o nie, źle zrobiłem, źle kliknąłem, chodźcie tu. Nie. O, proszę bardzo, mamy dwa hukacze. Dla zabawy w sumie to zrobiłem, tak jak mówię. Jeszcze cały czas myślę, gdzie to może się pojawić. A właśnie, i czy będziemy mogli już teraz wejść do... Aha, okej, okay, czyli chyba zakładam, że... Kiedy mówił, że chodzi mu o laboratorium alchemiczne, to zakładam, że nie będziemy mogli tam na razie wejść. No zobaczcie, tam jest koleżko. O ja, dopiero teraz zauważyłem. Zakładam, że nie będziemy mogli tutaj wejść, póki co. Na razie. Może w przyszłości. A może w ogóle. Myślałem, że właśnie będziemy musieli się z nim spotkać tam w środku, ale najwyraźniej nie. Cały czas jeszcze gdzieś tej oczami szukam, drog wytężam. Szukam tego jednego. Patrz, tam też jest koleżkot na tym żurawiu, teraz nad moją głową. Szukam cały czas jeszcze tego jednego hukacza, ale to jest oczywiście nasz hukacz, który gdzieś tutaj rzekomo jest, ale mówię, nie mam zielonego pojęcia, gdzie on się może znajdować. Dosłownie nigdzie go nie widzę i to jest znowu nasz hukacz. Nigdzie go nie widzę i... Nie wiem, gdzie on się może zwyczajnie ukrywać. Bo to jest cały czas ta jedna misja, która gdzieś nam tutaj siedzi i... Powinienem ją teoretycznie zrobić łatwo, a... No... Póki co nie wychodzi na to. Nie wygląda na to, jakbyśmy mogli ją zrobić tak szybko, jak sądziłem. Bo tak, jedyne tam mamy to gniazdo po naszej prawej. A tutaj nigdzie tego hukacza naszego kochanego nie widzę, oprócz tego, którego już i tak widzieliśmy w środku. Jeszcze się rozglądam, ale nie, zdecydowanie nie. Czy tam mogę w ogóle wejść? Chyba nie bardzo. O, a czekajcie. Chwileczkę, ja tutaj coś widziałem przed chwilą. Halo? A, okej. Okay. O, proszę, da się tu wskoczyć. No! To jest zaskoczenie i to całkiem pozytywne. O, wow. O, wow, pomijając, że lewituje. Ej. No nie, no ej, znaczy nie wiem, czy to jest, czy to było celowe, czy nie, ale to wygląda jak coś, co miałoby być celowe. To jest piękne miejsce na zdjęcie, nie sądzicie? Zróbmy sobie tutaj, no, okej, okay, nie mogę. Czy mogę zrobić, ja nie wiem teraz, czy mogę zrobić zdjęcie z takiej odległości, żeby było widać naszego łowca, ale chyba nie. No dobra, trudno. Nie to chciałem zrobić. Nie pamiętam, czy da się tak zrobić, ale mniejsza. Najwyżej sobie zrobię w ten sposób, na przykład miniaturkę. Bo to wygląda... Ej, no nie spodziewałem się, że będzie można tutaj wejść. Totalny przypadek. Ja nie wiem, czy to... Nie, jak gdyby to twórcy mieli ukryć, to by to ukryli. A tak widzę, że rzeczywiście tutaj są te przedmioty ogarnięte pod kątem... Pod kątem posiadania kolizji i tak dalej, więc... Zakładam, że to było celowe. Ale z drugiej strony nie można tutaj nigdzie dalej wejść. Może gdzieś tutaj znajduje się hukacz. Tam, czekajcie. Co tu jest? Zacząłem się, jak widzicie, jarać tym, że odkryłem to miejsce i tego żurawia i troszeczkę za bardzo mnie to wręcz zajęło. Lubię takie małe, nie chcę tego nazwać easter eggiem, ale lubię takie małe rzeczy, które nagle skakują i możemy dzięki temu
wejść w jakieś kolejne miejsce, które było no dosyć niespodziewane. Żeby przyznać. No dobra, brakuje mi tego jednego hukacza i nie daje mi to spokoju w ogóle. Tutaj znowu nasz hukacz przyleciał. A szczerze mówiąc, tego jednego już nie mogę od dłuższej chwili znaleźć. Dobra, wiecie co? Chodźmy po misję. Ponieważ brakuje nam jeszcze jednego zadania, aby móc przejść do... To tutaj trzeba zrobić trzy zadania, niedobrze. Potrzebujemy jeszcze jednego zadania, żeby przejść do rangi czwartej. Teraz myślę, czy ja bym chciał zrobić Gosharaga czy Almudrona. Wiecie co, pójdziemy chyba w Almudrona. Mimo wszystko pójdziemy w Almudrona. Weźmiemy sobie oczywiście przedmioty z odpornością na... to była odporność na wydzieliny. I ją możemy sobie na drugi poziom wbić maksymalnie. To oznacza, że będziemy mogli... Tak, akurat ta złota hakama w końcu wyciągnęliśmy ostatni klejnot z niej. Będziemy mogli sobie dać też dwa klejnoty niezłomności na wszelki wypadek. W porządku. Najedzmy się również standardowo. Myślę, że biorę rzeczy pod expy. Czyli pyk. X minus pyk. Co więcej, muszę jeszcze sprawdzić, czy nasz... Jak tam nasz koleżko się trzyma. Czyli czy to jest chyba dopiero trzecia misja, na którą go zabieram, jak się nie mylę. Ale chcę się upewnić. Zadania poboczne, oczywiście tutaj mamy nowe zlecenia jakieś jeszcze. A obrona pod obozu, no tak. A są kampanie, tak. Tutaj mamy właśnie bombardier, to już jest druga misja, na którą go zabieram. Potem będzie już tylko jedna związana z koleżkotem walki. Dobra, to jest spoko. Wyruszamy. Chyba nikogo nie musiałem odwołać. Koleżkoty wydaje mi się, że jeszcze nie wróciły z naszej wyprawy. A właśnie, próba Almudrona. Matrona rodu nakazała mi, żeby mi złowić Almudrona, abym stał się następcą, ale nie mogę przejść przez ściany błota, chyba tam było napisane. I proszę bardzo, patrzcie, gdzie przyszliśmy tym razem. Gdzie nas tym razem zawiodło. W końcu, dawno nie mieliśmy pustyni. Czy jakkolwiek się ta miejscówka nazywała. Dawno nas to nie było. Patrzę, czy może jest coś ciekawego, ale chyba nic, co jest nam bardzo potrzebne z potworów, przynajmniej póki co. Dobra, w takim razie pójdziemy naszą standardową trasą. Na początku ja zawsze schodzę tutaj, następnie przechodzę do tam prawej strony, gdzieś w okolicy czwórki, ponieważ tam jest takie, jak dobrze pamiętam, całkiem fajne zejście, przy którym można złapać trochę tych duchobaków. Niczego nie ma. I, moi drodzy, temat, który zostawiłem sobie z dwóch odcinków ostatnich, ponieważ tam się strasznie rozgadałem o trochę innych rzeczach. Tam jeden duchobak uciekł, ale trudno. A w sumie, wiecie co? Jeszcze, skoro już tutaj jesteśmy, to spróbujmy się zająć tym, nie pamiętam, jak one się nazywały. To były coś tam dony. Muszę przyznać, że nie pamiętam totalnie ich nazw. Kiedy nie były Kestodony. Kestodon to był Renops. Renoplos, przepraszam. Kestodon to był dinozaur, jak dobrze pamiętam. Surowe mięso. To akurat mnie mało interesuje, czy może jakiś materiał. Widziałem, że tam było napisane, iż znowu moja lista małych potworów została zaktualizowana, więc zakładam, że te listy będą aktualizowane w związku z każdym małym potworem, ponieważ pewnie każdy mały potwór będzie miał jakąś dodatkową rzecz w sobie. Dodatkowy jakiś materiał. Skalp drugi raz. Trzeci raz skalp. No, nazywa szczęście. Nie wydaje mi się, żeby on mi był jakoś bardzo potrzebny, no ale cóż, takie życie. Dobra, przerzućmy się jeszcze tutaj. Chyba tutaj są tylko dwa duchobaki, jak dobrze pamiętam. Było jeszcze jedno miejsce, kojarzę, w które moglibyśmy pójść. Fuck. Moglibyśmy pójść i pamiętam, że tam był taki zeskok, gdzie było tych duchobaków całkiem sporo. Zobaczcie, boli mnie trochę głowa ostatnio. I przez to, że się nie wysypiam, tylko nagrywam. Niestety w ostatnim czasie dosyć dużo siedzę, na przykład do 2-3 w nocy, śpię po 4-6 godzin. Też w związku z pracą, ale generalnie przez YouTube'a i muszę przyznać, że to się troszkę może odbić na moim zdrowiu. No ale takie jest życie, niestety przy premierach mówiłem już o patologiach, które niestety są związane z tym, jeśli jest się gameplayerem. Mi akurat... Nie, o. Ruda złotolitu. Skrząca się ruda złota jest... Jej gładka powierzchnia
jest przyjemna w dotyku. Mimo, że nie zależy aż tak jak ludziom, którzy jeszcze z tego żyją, ale zależy mi na tyle, że chcę pewne gry ograć i jestem w stanie tam na mniejsze czy większe poświęcenie. Jestem gotów. Gotów. Powiedzmy, że jestem gotowy na mniejsze czy większe poświęcenie w danym momencie. Jagoda pożogi, mała błyszcząca truskawka, dość gorąca w dotyku. To nie oznacza, że będę tak robił zawsze, czy że będę to robił bez względu na moje zdrowie, ale. Ale powiedzmy, że patrząc na bilans tego, co chcę zrobić i co powinienem zrobić, wyjątkowo, czy wyjątkowo, uważam, że to jest dla mnie może nie lepsze rozwiązanie, a rozwiązanie, którego bardziej chcę. Więc cóż, mam nadzieję, że to się nie odbije dla mnie negatywnie, czy zbytnio negatywnie. Pamiętaj, jaszczurkę tutaj ubić. Drugi raz, no. Chodź tu. Jeszcze raz. Tyk. Rudy złotolitu znowu. Dwie sztuki. Kolejne dwie sztuki. Pamiętacie, jak wam mówiłem, że ten elitalit jest w ogóle takim materiałem, który się tutaj pojawia co 5 sekund i dosłownie wszędzie go znajdujemy. Otóż okazało się, że jest to materiał, który ma wartość 1 przy ulepszaniu, więc jego będziemy widzieli tutaj dosłownie tony. Ponieważ przy ulepszaniu oczywiście zbroi często jest potrzebny dodatkowy materiał. A w związku z tym... Przepraszam was najmocniej. A w związku z tym właśnie... Elitalit, no, jest podstawką. Są oczywiście materiały rzadsze, które tam były wyszczególnione, teraz nie pamiętam jakie, ale nie pamiętam, które były i ile dawały punktów i jakie jeszcze były materiały, których nie zebraliśmy w ogóle. Też jakoś na to bardzo nie zwracałem uwagi, bo jedyną rzeczą, którą ulepszałem do tej pory... A tu są kestodony, to nie był jednak dinozaur, to był rzeczywiście potwór. Łuska kestodona, ta gruba, ciężka łuska, uodparnia kestodona na większość ataków. Przepraszam. Oczywiście Almudron jeszcze tutaj do nas przyszedł. Ja potrzebuję tutaj zebrać na wysokiego kestodona rzecz, więc panie Almudronie, proszę się... Proszę nam nie zaczekać. Dobra, i możemy iść. Co prawda, no nie mam jakoś wybitnie dużo ani HP, ani wytrzymałości, ale no spróbujemy z nim zawalczyć. Ja mam przez... Chyba z Almudronem miałem trochę problemów, w sensie on mnie trochę obił, prawda? Swego czasu. Czy to nie... Nie, to nie... To był Jura... Juratodus. Cały czas zapamiętam, że to... Znaczy, jakby kojarzę, że Y jest w tym Juratodusie, a nigdy nie pamiętam, jak się zapisuje jego nazwę. Ja muszę się do tego przyznać. Trochę głupio, ale... Właśnie takim właśnie graczem Monster Huntera, ale taki jest ze mnie właśnie gracz Monster Huntera, że nie pamiętam, jak zapisuje niektóre potwory. Znaczy, w sumie jestem ciekaw, czy wszyscy wiedzą, czy wszyscy z was kojarzą dokładnie, jakie są... Jak się potwory wszystkie zapisuje, ich nazwy. Ojej, nie zupełnie nie zapasów, ale to, znaczy to nie jest jakiś wielki problem, o ile nie będziemy mieli tych wielkich problemów z tymi apteczkami, a nawet w najgorszym wypadku możemy się zawsze jeszcze wrócić. Okej, okay. Tutaj sobie troszeczkę dobijemy jeszcze wytrzymałości, póki on zrobi ten atak, gdzie leżał. A, no i moi drodzy, temat, który miałem w końcu na dzisiaj, to... Fuck. To... Temat związany z Formułą 1, ponieważ dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest cały czas niedziela, trzeci. Wiem, to wchodzi dużo później, ale ja mówię, ja nagrywam w tym momencie na zapas, bo... Znowu podkreślę jeszcze raz, chcę, żeby Phoenix i potem też mógł normalnie wchodzić według mojego standardowego... standardowego planu na tydzień, żeby tych materiałów też było troszkę więcej ponownie. Pamiętajcie, że to się potem zmieni, oczywiście znowu wrócimy do pojedynczych materiałów. Teraz aktualnie nagrywam więcej, bo nie ma na przykład streamów, co i tak oczywiście oznacza, że finalnie, pomimo że nagrywam na przykład te 4 godziny więcej w tygodniu, dajmy na to, to finalnie i tak mam więcej roboty przy... Jak można było się spodziewać? Przy materiałach, bo edycja, bo wrzucanie, bo opisywanie, robienie miniaturek i tak dalej, to wszystko zajmuje. Niemniej, powiedziałem, że będziemy rozmawiać o formule i będziemy rozmawiali o formule. Moi drodzy, dzisiaj miał miejsce wyścig w Silverstone, w Wielkiej Brytanii. Jeśli nie interesujecie formułą, to nic wam to nie będzie mówiło, ale...
Powiem wam, że od samego początku do samego końca praktycznie to był jeden z lepszych wyścigów w tym sezonie w mojej opinii. Przynajmniej póki co, no zobaczymy jeszcze jak będzie w przyszłości, ale póki co było to bardzo interesujące. Przede wszystkim chociażby ze względu na to, że na pierwszym okrążeniu oczywiście mieliśmy już zawieszony wyścig ze względu na to, że jeden z kierowców miał bardzo niebezpiecznie wyglądający wypadek. I to był naprawdę bardzo, bardzo specyficzny wypadek, gdzie mogło dojść do poważnych uszkodzeń. Na szczęście kierowcy nic się nie stało. I mówię, to jest bardzo, bardzo dużo szczęścia przy tym, co tam się stało, bo nie dość, że kierowca jechał do góry nogami. Dla tych, którzy kojarzą, to jest Guanyu Zhou, przepraszam. Czy Zhou Guanyu, jak to woli. To jest, wiem, że kaleczę okropnie to imię i nazwisko. Niestety mam do tego talent, też nikt nie potrafi go wypowiedzieć prawidłowo. I wiem, że też znowu, jako że jest to Azja i on akurat nie jest Japończykiem, a Chińczykiem, ale ze względu na kulturę jego nazwisko idzie pierwsze przed imieniem. Taki fun fact mały dla osób, które nie wiedziały albo coś. Albo są takimi bardziej casualowymi osobami, jeśli chodzi o zainteresowanie formułą. Był to bardzo niebezpiecznie wyglądający wypadek. Na szczęście, mówię, nic się nie stało, co znowu cieszy mnie, że te wszystkie elementy mające chronić kierowców działają tak jak powinny. Dużo znowu dało tej Halo, które zostało prowadzone bardzo, bardzo późno, powiedzmy, w formule, patrząc na całą jej historię. Dosłownie parę lat minęło od wprowadzenia Halo, a uratowało moim zdaniem ono masę żyć w wielu, wielu wypadkach. Jest to jeden z najlepszych. Chyba jest to jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy aktualnie wynalazek, czy rzecz, która została wprowadzona do formuły w ciągu całego jej istnienia. Oczywiście pomijam rzeczy typu pasy bezpieczeństwa, czy same kaski, które oczywiście też są, no kaski tak w sumie, powinienem mówić kaski. Czasami się zastanawiam, czy powinienem mówić hełmy, czy kaski, ale... Tak samo mam problem z tym, że czasami nazywam tory trasami, bo w języku angielskim jest to oczywiście track, co może oznaczać zarówno trasę, jak i tor. I mam po prostu to przyzwyczajenie. I tak samo bolid czasami nazywam samochodami, ponieważ po angielsku nie ma czegoś takiego jak bolid, to jest po prostu F1 car. Wracając do tematu, oczywiście pomijając pasy i kaski. Jest to chyba jeden z najlepszych, czy jeśli nie najlepszy wynalazek generalnie związany z bezpieczeństwem. I oprócz tego oczywiście mieliśmy masę walk, masę bardzo fajnych walk. Przez to, że Verstappen miał problem z bolidem, mieliśmy bardzo ciekawą walkę pomiędzy nim. O, patrzcie co znalazłem. Znaczy znalazłem, no wiedzieliśmy, że to istnieje tutaj, ale teraz dopiero zobaczyłem tę tabliczkę. Więc wiemy już, gdzie mniej więcej nas wyrzuci ten kod zwiadowczy. Teraz fizycznie widząc tę lokację. Oczywiście na mapie mówię, widzieliśmy ją już dużo, dużo wcześniej. Mieliśmy fajną walkę pomiędzy Schumacherem, młodym Schumacherem. Dla tych, którzy nie wiem, nie oglądali formuły od wieków, to w tym momencie jeździ Mick Schumacher. Czyli syn Michaela Schumachera. Mieliśmy fajną walkę między nim a Verstappenem do samego końca, przez to, że Verstappen miał problemy ze swoim bolidem. Pamiętajmy o tym, że bolid Verstappena w tym momencie jest znacznie lepszy od bolidu Schumachera, ponieważ no, tak Red Bull kontra Haas. Chyba się teraz... Dobra, wiem już, gdzie jest Almudron. Zupełnie laga, gdzie on się podział. Jeszcze tutaj pęk marionetka, zawsze spoko. Więc to była fajna walka na sam koniec. Była walka pod sam koniec pomiędzy Hamiltonem, Perezem i Leclerciem, która zakończyła się w bardzo, bardzo fajny sposób. Zakończyła, no zależy komu kibicujecie. Ja jestem raczej dosyć neutralny generalnie. Czasami mam takie coś, że o, fajnie jakby było, jakby osoba gdzieś tam z dołu stawki czy z niższej części stawki generalnie. Przepraszam, nie zdążyłem przeczytać opisu tego kaktusa saskiego. Gdyby tam zajęła wyższą pozycję, czy akurat wyprzedziła osobę teoretycznie lepszą od siebie. Ja lubię takie po prostu zwroty akcji.
A w tym wypadku była to po prostu naprawdę bardzo fajna walka i tyle. I dlatego mówię, cieszę się z jej wyniku, dlatego że po prostu była ciekawa, nie dlatego, że komuś specjalnie tam kibicuje i mówię, w zależności od tego, komu wy kibicujecie, czy jeśli kibicujecie, no to w sumie cokolwiek. A jeśli komuś kibicujecie, no to mogła być to dla was również walka, która po prostu skończyła się dla was tragicznie i absolutnie tego nie znosicie i tak dalej, i tak dalej. Wracając niemniej do tematu, jeszcze w środku gdzieś tam była walka pomiędzy różnymi kierowcami, pomiędzy bodajże, w ogóle Latifi wyjątkowo dobrze jechał przez większość wyścigu, a potem no stało się to co zwykle. Jest chyba teraz jedynym kierowcą, który jest bez punktów, jak się nie mylę. Dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? Że nie on był, nie pamiętam. O nie! O, wystrzeliłem potwora przez przypadek zamiast. O. A czekajcie, zobaczcie, będę mógł dosiąść Wiwerny. Dosiądźmy go. A proszę, drugi raz mogę go dosiąść. A nie! To Barioto dosiadłem jednak. Czemu Barota, a nie Bariota. Jeśli to jest znowu to nazewnictwo, tak? To jedna literka. Między jeszcze kim tam była fajna walka? Pamiętam, że była fajna walka w midfieldzie. To była chyba bodajże znowu pomiędzy Schumacherem, młodym Schumacherem, a kimś tam, on tam troszeczkę się bawił. Bodajże chyba z Okonem walczył, jak się nie mylę, w pewnym momencie. Znowu, kurczę, za szybko użyłem miejsca pogromcy, niepotrzebnie. W ogóle. Staram się trochę skupić na tej walce w końcu. Była też dosyć ciekawa walka pomiędzy dwoma Alfa Tauri. No tam myślę, że będzie troszkę do obgadania, bo to co dzisiaj robił, żeby też wyjaśnić, troszeczkę było winy w pierwszym, przy tym pierwszym wypadku, na tym pierwszym na tym pierwszym okrążeniu, gdzie był ten bardzo niebezpieczny wypadek, tam było troszeczkę winy właśnie jednego z kierowców Alfa Tauri, konkretnie mówiąc Yuki Tsunody. Oczywiście nie tylko, bo tam też razem trochę to jest troszeczkę bardziej skomplikowana sytuacja, jak sobie zobaczycie powtórkę, to będziecie wiedzieli, co się tam stało. Do czego dążę, to, że potem Tsunoda ponownie zrobił dosyć spory błąd i przez to wbił się w swojego kolegę z zespołu, Pierre'a Gasly'ego, co też finalnie było bardzo niefajne i będą musieli sobie tam trochę powyjaśnić, będą musieli trochę pogadać o tym, co się działo podczas tego wyścigu, bo to nie wyglądało za dobrze, szczególnie, że Tsunoda potem finalnie skończył ostatni, a Gasly też gdzieś tam poza top 10, pomimo, że obaj nie są kierowcami, którzy powinni kończyć na tych pozycjach. Generalnie jakoś Alfa Tauri nie ma za dobrego sezonu teraz, a w poprzednim sezonie akurat byli dosyć mocni. Żeby też wyjaśnić, Alfa Tauri jest takim troszeczkę siostrzanym zespołem Red Bulla, jest troszeczkę ich taką jakby akademią, czy drugim zespołem wręcz w F1. Pazurzysko Almudrona, ciężki pazur Almudrona miażdży wszystko i wszystkie na swojej drodze. Okruch Almudrona, aby łuski osiągnęły swój wraz, podobno należy odrzucić wszelkie pragnienia. Kora Bariota, wiele warstw błota utwardziło ją w niebywały sposób. Właśnie dużo materiału. Kolejny okruch Almudrona, dużo tych okruchów znajdujemy. Powiem, że też okruchy będą takim najbardziej popularnym materiałem tutaj w przypadku wielu potworów. Widzę, że dostajemy ich dosłownie na pęczki. Zbieramy po prostu wszystkie okruszki, można było powiedzieć. Co jeszcze? Generalnie też było dosyć ciekawie, ponieważ podczas kwalifikacji akurat padał deszcz i doszło do bardzo niespodziewanych sytuacji, gdzie Latifi znowu, osoba, która no jest jednym z najgorszych kierowców w tym momencie, nie będę was oszukiwał, to jest jeden z najgorszych kierowców w tym momencie w całej stawce. Zaczął 10. Na 20 dla osób, które nie znają formuły. W tym momencie jest 20 bolidów w stawce. 20 kierowców, którzy normalnie jeżdżą, oczywiście teoretycznie w stawce jest w tym momencie 21, jakbyście sprawdzili sobie tabelę, dlatego że na samym początku jeździł jeszcze kierowca o nazwisku Hulkenberg, który to zastępował bodajże, nie wiem teraz czy Vettela czy Ricardo, ale zastępował kogoś, bo ktoś był niedostępny z jakiegoś powodu, nie pamiętam, przepraszam, chyba to był Ricardo.
Tak mi się wydaje. A mówię, musiałbym sprawdzić. Z jakiegoś powodu wydaje mi się, że to był Vettel, ale... Że zastępował on Vettela, ale... Mówię, no, nie mogę po prostu tego spamiętać. Było dużo fajnej walki, było tam, tak jak mówię, sporo niespodziewanych sytuacji. W tym wyścigu też generalnie, no... Ten pierwszy wypadek spowodował, że było sporo retirement, czyli wycofania się z wyścigu bolidów ze względu na to, że no, zostały one uszkodzone. Ten wypadek był, tak jak mówię, nie dość, że wyglądał on poważnie, tak na dodatek też wyeliminował kilku kierowców, dokładnie mówiąc bodajże trzech, czyli właśnie Zhou Guan Yu, Russella oraz Aleksandra Albona, który tam troszeczkę oberwał, powiedzmy pośrednio. Przez cały ten wypadek on jakby był akurat takim epicentrum osób, które zaczęły tam obrywać od po prostu tych wszystkich bolidów, które się zaczęły obijać wokół. No i niestety dostał chyba bodajże jego bolid chyba został uderzony trzy razy przez inne bolidy, które wytraciły swoją potrzebuję oczystki. Tak. Jest dobrze. Wypijmy miksturę ze wszystkim. Teraz sobie rzućmy oczystkę. Okej. Okay. Możemy się dalej rzucać na Almdrona z powrotem. No, miał chłopak pecha. To jest też dosyć nowy kierowca, młody kierowca, ale... Ludzie mówią, że z talentem, ja nie wiem, nie śledziłem go aż tak dobrze. Aktualnie jeździ w najgorszym zespole na gridzie, czyli w stawce, czyli w Williamsie, trochę jak Latifi, tylko że Latifi jest tam głównie ze względu na to, że on odprowadza sponsorów, ponieważ... dobra, tutaj byśmy musieli wejść w meandry F1, ale myślę, że jeśli ktoś nadal tego słucha i jest w stanie, to myślę, że zna, a jeśli nie zna, no to powiem wam tak, odwołam was do osób, które prowadzą kanał F1, jeśli jesteście naprawdę zainteresowani, to myślę, że tam znajdziecie troszkę lepsze informacje na ten temat. Czy raczej temat generalnie całego F1 i tego, jak wygląda tam kwestia polityki pieniężnej i wszystkich tych informacji, dlaczego są kierowcy, którzy są tak zwanymi płatnymi kierowcami. O, dzień dobry, Bazarios. Dzień dobry panu koledze. Ciekawe kto padnie. Zostanie ogłuszony, mam nadzieję, że Bazarios akurat. A nie, poszedł sobie stąd, okej. Okay. Jestem trochę w szoku, liczyłem, że... A on sobie w ogóle poszedł całkowicie z mapy. I wskoczył do niego Daimio Hermitaur. No cóż, akurat Daimio Hermitaurowi muszę zrobić zdjęcie, więc to by było fajne. Ale no, akurat poszedł w takim momencie, gdzie mógł się pobić z Almudronem i tego nie zrobił. To jest oczywiście niezbyt dobre dla mnie. Bo liczyłem na jakieś dodatkowe obrażonka. Albo przynajmniej materiały. Oczywiście tutaj przychodzi teraz Barot, z którym nie chcę mieć za dużo do czynienia. Tak, napijmy się nieco. Teraz sobie jeszcze naostrzymy oczywiście nasze miecze. Czy jeszcze coś ciekawego się stało? Chyba nie bardzo, z takich rzeczy. Po prostu chodzi o to, że generalnie był to wyścig o dosyć fajnymi sytuacjami, gdzie do samego końca praktycznie była walka gdzieś tam o pozycję. I to dosyć ważne pozycje, gdzie było dosyć fajnego ścigania się, gdzie rzeczywiście ludzie ryzykowali dosyć dużo, gdzie to wszystko się przybierało bardzo ciekawy obrót. No i właśnie te wypadki, moi drodzy, bo to jest niestety bardzo zła rzecz i mówiłem o tym chyba na jednym ze streamów, ale jako że większość z was pewnie nie widziała tych streamów, mogę jeszcze tutaj powtórzyć. Ja uwielbiam wypadki w formule, w sensie generalnie uwielbiam wypadki w różnego rodzaju sportach motoryzacyjnych, bo po prostu wyglądają one ciekawie. Ja generalnie od małego byłem fanem gier pokroju Flatout i tak dalej, gdzie po prostu rozbijaliśmy na dobrą sprawę auta w dużym stopniu. Ale żeby też nie było, że jestem jakimś chorym popieprzeńcem, znaczy też jestem, ale bardziej chodzi mi tutaj o to, że nie jestem zwolennikiem tego, aby się ludziom działa krzywda, żeby nie było. To po prostu wygląda dobrze, ale nie chciałbym w życiu, aby ktoś przez to musiał ginąć. Oczywiście, no... O! Czy tutaj znowu koniec... Tak, koniec potwór przed, zobaczcie. Pojawił się nasz Wolwinon malutki. Wybuchowy spinner robi boom. Tak.
nie jestem zwolennikiem tego, że ludziom się działa krzywda, wręcz przeciwnie. Chcę, żeby oni byli jak najbezpieczniejsi podczas tego, co się dzieje. Okej, udało mi się zadać obrażenie ledwo, ledwo jeszcze ten ostatni atak, ten jeźdź z pogromca wszedł. Ja chcę, żeby ta krzywda im się działa jak najmniejsza. Nie chcę, żeby ktokolwiek umierał, mam nadzieję, że po prostu więcej osób będzie miało takie wypadki, jeśli będzie miało już wypadki, musi mieć wypadki, to żeby one się kończyły tak jak ten wypadek dzisiejszy, czyli bez wybitnych obrażeń, żeby, chociaż no on był bardzo niebezpieczny, on się mógł bardzo źle skończyć, ale żeby się kończyły z jak najmniejszą ilością obrażeń, bądź najlepiej z żadną, żeby te wszystkie elementy bezpieczeństwa, bo właśnie, jeszcze oprócz tego mówiłem o Halo, mówiłem o, no, tak, Barota, przepraszam, najtwardsza część grzbietu Barota, bo to słońce i czas zmieniły ją w skałę. Też jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem powiedzieć, to, a myślę, że to dosyć ważna rzecz, to to, że bolidy, jak wiecie, one mają takie przednie skrzydło, czyli ten taki, no, dosłownie no przód, tak, ten z tym... Nie wiem, jak to można nazwać. No, ktoś może powiedzieć, że to jest jak przedni spoiler. Przepraszam, że tego wyrażenia używam, ale chyba inaczej nie mogę opisać przedniego skrzydła, ponieważ no tylne skrzydło jest dosłownie spoilerem. Więc idąc z taką analogią, musiałbym je tak nazwać. To nie jest dobre, ale dla osób, które nie wiedzą, chyba tak będzie to najłatwiej określić. Przednie skrzydło, ono jest relatywnie łatwe do zniszczenia. Jest bardzo delikatne, jeśli chodzi o jakieś tam zderzenia. Ale zarazem jest dosyć łatwe do wymiany. Tyle, że zaraz za nim znajdują się nogi kierowcy i niestety w przeszłości nie było tam odpowiednich środków bezpieczeństwa wprowadzonych. Co się działo? Powodowało to, że podczas wypadków kierowcy mogli nawet stracić nogi. Nie wiem, czy nie ma kierowcy, który przypadkiem został kaleką przez wypadek, któremu poszedł kręgosłup przez tego typu wypadek i nie może teraz ruszać nogami. Na pewno były momenty, gdzie ludziom po prostu łamało nogi przez właśnie brak tych zabezpieczeń. W tym momencie tam za tym miejscem znajduje się nie pamiętam, czy to jest tytanowe, czy to jest z czegoś innego zrobione, ale znajduje się płyta, która odgradza, ponieważ tam znajdują się zaraz za tym też pedały, tak, bo wiadomo, bolidy muszą być jak najbardziej kompaktowe, jak najlżejsze i jak najbardziej aerodynamiczne. To są takie trzy rzeczy, które bolidy muszą spełnić. Oczywiście tych rzeczy jest tam łącznie więcej. O! Przyszedł Hermitaur. Dzień dobry. Akurat on został zaatakowany. Muszę mu cały czas zrobić zdjęcia, ale nie wiem, czy dam radę to zrobić szybko, bo on musi się bronić. Plus, i tak kończymy zaraz on drona, więc zakładam, że raczej szansa na to, żebym mu zrobił zdjęcie, które jest mi tam potrzebne, jest dość niewielka. O, patrzcie, czyli teraz potwierdziłem jedną z rzeczy, której nie byłem pewien dużo, dużo wcześniej. Czyli czy można zabić potwora innym potworem? Można. Kiedyś nie byłem tego w 100% pewien, teraz jestem już tego pewien na 100%. Wydawało mi się, że zawsze mu zostaje jedno HP. Duża płetwa almudrona, potężna płetwa almudrona pozwala na formowanie i kształtowanie błota. Ascetyczny wąs almudrona. Wąsy almudrona są dłuższe i wielkie. I z wiekiem i podobno przynoszą szczęście. Złota kula almudrona klejąc słynie z kontrastu barw złocistych promieni swej chmurnej głębi. Teraz tam znajduje się płyta, tak jak mówię, nie pamiętam, czy z tytanu, czy czegoś innego, która chroni nogi kierowcy i generalnie ten cały kokpit jest, kokpit, no, chyba tak to można nazwać, chyba to też jest prawidłowa nazwa. On jest dosyć mocny, dosyć trwały, ze względu na to, jakby był na przykład wypadek, gdzie jest osoba uderzona z przodu, czy z boku, żeby kierowca był jak najbardziej bezpieczny. Jest tylko taka jakby dygresja w tym kontekście, a propos tych elementów bezpieczeństwa. Trochę mi brakło czasu, żeby pogadać o wszystkim. Formuła 1 to jest rzecz, w którą się wkręciłem w tamtym roku, a mam wrażenie, jakbym obejrzał masę rzeczy, która tego dotyczyła i znał się na tym dużo lepiej niż ludzie, którzy oglądają to przez parę lat. To też może to być efekt Dunninga-Krugera w moim wypadku, ale mega się tym zainteresowałem, spędziłem setki godzin oglądając materiały, czy grając w gry, jak wiecie, streamy z formuły, gdzie nadal nie potrafię jeździć, ale obejrzałem setki godzin materiałów, bo zainteresowało mnie to tak niesamowicie pod kątem technologicznym. W ogóle zobaczcie, co trafiliśmy. Opończa Almudrona, legendarna opończa, nawet błoto nie może zasłonić jej blasku. To jest rzadkość 9, więc zakładam, że trafiliśmy jeden z najrzadszych materiałów tutaj. Oczywiście jedno omdlenie, ale 31 tysięcy, nice'u. Za to
za tę misję. A właśnie, jeszcze teraz przejdziemy do poziomu, do RM4, tak? Jak dobrze pamiętam. W sensie do tej misji, która nas przeprowadzi do RM4, więc będziemy pewnie mieli do pogadania, tak jest. I zobaczcie, Barry też tutaj się znajduje już teraz. Czy o czymś zapomniałem powiedzieć a propos wcześniejszej mojej dyskusji? I co? Zdążyłem zapomnieć, jeśli miałem coś jeszcze powiedzieć, to przykro mi, ja nie dokończę tego tematu. Mam nadzieję, że jednak was zainteresował i się zainteresujecie również formułą, jeśli będziecie to chcieli. Jeśli będziecie chcieli bardziej pogłębić ten temat. Mnie osobiście to... Aha, mówiłem o wypadkach. Więc tak, ja lubię je oglądać, bo one wyglądają spektakularnie, ale chciałbym, żeby wszyscy wychodzili z tego cało i zdrowo. Po prostu lubię widzieć, kiedy... Lubię to oglądać, to jest dziwne, ale osobiście... Znowu tutaj dochodzimy do momentu, że nie chciałbym, żeby też dochodziło do wypadków zbyt często, nie chciałbym, żeby ludziom się działa krzywda i nie chciałbym też, żeby te samochody były wyrzucane na śmieci, na dobrą sprawę. O kwestii ekologii F1 możemy pogadać kiedy indziej, dlatego na przykład lubię takie gry, w których można to porobić. Też Demolition Derby na przykład w grach wygląda zupełnie inaczej niż w rzeczywistości. Demolition Derby w rzeczywistości jest strasznie nudne, muszę przyznać. I dlatego takie gry jak Flatout czy Wreckfest w tym momencie bardzo mnie jarają i lubię sobie w nie pograć, po prostu to wygląda spektakularnie, te efekty zniszczeń. I to jest jedna z rzeczy, którą też uwielbiam, czyli zniszczenia czy otoczenia, czy właśnie pojazdów. To jest coś, co mnie zarąbiście jara w grach, bo lubię, kiedy to jest zrobione dobrze. Mówię, to jest znowu element jakiejś takiej... Nie chcę powiedzieć, że fantazji, to jest bardzo dziwne słowo, bo można je rozumieć bardzo źle. Czy w bardzo nieodpowiednim kontekście, ale... Po prostu jest to coś, co lubię oglądać. Nie wiem, może ta sama fizyka tych zniszczeń mnie tak bardzo interesuje. Ciężko mi to określić. Czy to jest może troszeczkę dla mnie zastępem tych wszystkich... Zastępuje mi to wszystkie te nierealistyczne wybuchy w różnego rodzaju filmach akcji. Dobrze, wracamy do fabuły. Bahari ma nowe informacje. O co chodzi? Czego udało ci się dowiedzieć? No dalej, mów! Ale jesteś niecierpliwa, Fio. Musisz nauczyć się zwolnić tempo. Nie możesz zawsze być taka hej do przodu. Dobra, powiem wam, czego się dowiedziałem. Skończyłem analizę tych próbek Garangolma, ale zanim tego przejdziemy, powiedz szczerze, Fio, co myślisz o tym, co się wydarzyło? Cóż, od razu wydawało mi się to dziwne. Garangolmy są bojaźliwe, więc dlaczego znalazł się poza królestwem i zaatakował? No tak, to jeden z wielkiej trójki, ale to raczej spokojny potwór. Zwykle nie stanowi zagrożenia. Zdarza się, że potwory zmieniają swoje zachowania, to nic nowego, ale i tak musi być jakiś powód. Więc po zbadaniu próbek jeszcze raz wszystko przeanalizowałem i... Cóż, znalazłem coś dziwnego. Coś dziwnego? Niewielkie rany na całym ciele. To aktywne stworzenie, czego oczekujesz? I znów mi przerywasz. Bądź cicho i słuchaj. Rany wyglądały tak jakby ślady po ugryzieniu przez coś znacznie mniejszego, ale nie mogę ich zidentyfikować. Ich kształt i chemia nie pasują do niczego zapisków, rozumiesz? Chodzi ci o te dziwne stworzenia, które krążyły po niebie? Dokładnie, tylko hipoteza, a wydaje mi się, że to one w jakiś sposób wpłynęły na agresję Garangolma. Co o tym sądzisz, admirale? Możemy jednego złapać? Na pewno, że o to pytasz. Właśnie kilka widziano w pobliżu Aurora Somnacanta na Wyspach Mroźnych. Typki, może zająć się Aurora Somnacantem, a ja w tym czasie złapię jednego z tych gryzących potworów? Nie mogę wam chyba powierzyć tak delikatnego zadania. Śmiało, do dzieła. A więc, Dybki, jesteś gotowy, żeby upolować Aurora Somnacanta? Absolutnie nie. To będziemy mieli parę osób, z którymi będziemy musieli pogadać. Ewidentnie tutaj idzie, są przynajmniej dwie osoby, które będą miały coś dla nas. A ja wam bardzo dziękuję w tym momencie za uwagę. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie suba, dajcie lajka, fajnie się Discorda, albo znajdziecie patronami na patronacie, gdyż każda złotówka jest rozwój kanału. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że już jutro. Do zobaczenia. Do następnego. Dosyć ciekawego, moim zdaniem, i ekscytującego odcinka, ponieważ będzie znowu nowy Somnacant. Nowy potwór poniekąd. Tymczasem jeszcze raz do zobaczenia następnego i na razie.